Odsłuch społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Możecie znaleźć nas na YouTube, iTunes, Spotify, Google Podcast i wszystkich większych platformach podcastowych. Moim dzisiejszym gościem będzie Misza Tomaszewski, nauczyciel oraz wychowawca ze szkoły społecznej. Porozmawiamy o nierównościach między uczniami z różnych szkół, o tym, czym jest kapitał kulturowy oraz o tym, czy rankingi są takie dobre i czy w ogóle są potrzebne. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Jesteś nauczycielem w szkole społecznej. Czym w ogóle jest taka szkoła? Czym się różni od szkoły publicznej? Szkoły społeczne, podobnie jak szkoły prywatne, są szkołami niepublicznymi. To znaczy, że nie są prowadzone przez jednostki samorządowe, tylko przez, w przypadku szkół społecznych, przez stowarzyszenia oświatowe. To oznacza w praktyce, nasza szkoła, szkoła, w której pracuję, jest jedną ze szkół należących do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. To w praktyce oznacza, że organem prowadzącym taką szkołę jest zarząd, w którym zasiadają rodzice naszych byłych i aktualnych uczniów i uczennic. Więc jakby to byłaby jakaś taka różnica na poziomie prawnej definicji, nie? Natomiast oczywiście różnic będzie dużo więcej. A do jakie mniej więcej największe są te różnice w funkcjonowaniu takiej szkoły? Ojej, no może być mnóstwo różnic. I te szkoły społeczne są bardzo, bardzo od siebie różne. Najczęściej są to jednak szkoły płatne. To znaczy takie szkoły, za które pobiera się czesne. I to już jest podstawowa różnica na poziomie naboru, prawda? Tego, kto może sobie na taką szkołę pozwolić. Natomiast to, co różni od szkół prywatnych, to to, że taka szkoła nie jest niczym biznesem, to znaczy nikt nie zarabia na tym koniec końców jako na firmie, bo wszystko, co szkoła zarabia, te pieniądze, które dostaje, to wszystko wydaje na cele statutowe, to znaczy na pensje nauczycieli, na wyposażenie i tak dalej. Szkoły społeczne, nie wiem, ta szkoła, w której ja pracuję i szkoły do niej podobne, no też są szkołami selekcyjnymi, ale to jakby nie znaczy, tak jest sporo szkół publicznych, które też są selekcyjne. To znaczy, żeby uczyć się w takiej szkole, trzeba zdać egzamin wstępny. Czyli jakby bariery są dwie, prawda? Obok bariery trzeba po prostu zdać egzamin. No ale jak mówię, to nie odróżnia akurat od wielu szkół publicznych, no bo tamta selekcja też jakby jest prowadzona tylko w inny sposób, przez centralne egzaminy na przykład, nie? A jak wygląda zaangażowanie rodziców uczniów w funkcjonowaniu takiej szkoły? No znowu, nie chciałem generalizować, ja pracuję w konkretnej szkole społecznej i pewnie może wyglądać bardzo różnie. To znaczy wyobrażam sobie formuły od takich, gdzie rodzice są zaangażowani bardzo, po takie, gdzie rodzice są zaangażowani tylko z nazwy. No u nas, w naszej szkole, jak mówiłem, rodzice należą do, czy tworzą zarząd szkoły. Zarząd jest rekrutowany spośród rodziców, co oznacza, że oni zatrudniają dyrektora, a dyrektor nas wszystkich. Co siłą rzeczy sprawia, że przynajmniej pewna grupa rodziców najbardziej jakby zaangażowanych w życie szkoły ma naprawdę dużo do powiedzenia o tym, jak ta szkoła funkcjonuje. No oprócz tego siłą rzeczy szkoły społeczne często są mniejsze i też opierają się na nieco innym rodzaju relacji między uczniami, uczennicami, nauczycielami i siłą rzeczy także dotyczy rodziców. To znaczy moje doświadczenie jest takie, że te relacje są po prostu dużo, dużo bliższe, w takim sensie, że dystans jest mniejszy niż w szkołach publicznych, które mam w swoim doświadczeniu edukacyjnym jako nastolatek. Więc powiedziałbym, że to bardzo zależy, nie? No bo od wielu czynników, oprócz takiego formalnego zaangażowania w szkołę poprzez właśnie bycie w zarządzie, tak? Czy przez radę szkoły, która może istnieć w polskich szkołach, gdzie także są rodzice, no możemy też sobie wyobrazić zaangażowanie rodziców na poziomie poszczególnych klas, prawda? I tego, jak się układa praca z wychowawcą. I znowu to doświadczenie moje jest takie, że te relacje są nieco bliższe i czy nawet powiedziałbym dużo bliższe w moich klasach. Teraz mam przerwę od wychowawstwa, ale w moich klasach spotykaliśmy się 3-4 razy w roku poza szkołą gdzieś tam po to, żeby po prostu też się lepiej poznać, no bo siłą rzeczy współpracujemy gdzieś tam przy dość trudnej pracy, jaką jest wychowanie tych dzieciaków i tu wzajemne zaufanie jest bardzo potrzebne, więc jakby wiem, że to znowu nie ma porównania z tym, co wiem od moich rodziców o szkołach, w których ja sam kiedyś się uczyłem. Nie?
W jednym ze swoich tekstów do magazynu Kontakt piszesz, że szkoła może być ostatnim miejscem, w którym dzieci z różnych klas społecznych mogą się spotykać ze sobą. I dlaczego uważasz, że takie kontakty mają znaczenie i czy szkoła prywatna nie daje takich możliwości? W ogóle czym są te klasy społeczne wśród uczniów? Jak się przejawiają, jak się objawiają? Ojej, to strasznie jest duże pytanie i złożone. Staram się od czego zacząć. Zacznijmy od tego, że szkoła mogłaby być takim miejscem, ostatnim czy jednym z ostatnich w naszym społeczeństwie, które taką funkcję pełni. No, z tego prostego powodu, że wszyscy przez szkołę przechodzimy. Tak? Do niedawna takim miejscem, w jakim sensie mógł być Kościół. Tak? Ale też przestaje, też nie pełni tej funkcji jakby i też jakby to osobna historia, dlaczego tak się dzieje. Natomiast faktycznie szkoła mogłaby tę funkcję pełnić i byłaby to funkcja ważna, no z bardzo różnych powodów. Możemy zacząć z bardzo wysokiego C, tak, i powiedzieć, że są ważne powody etyczne, dla których byłoby dobrze, żeby dzieciaki pochodzące z rodzin o różnym poziomie, tak, kapitału ekonomicznego czy kulturowego, żeby ze sobą się spotykały i że nie jest fair sytuacja, w której w zasadzie nasza pozycja społeczna jest dziedziczona i w tym sensie ludzie, którzy mają zasoby, trafiają do lepszych szkół, nazwijmy to, ludzie, którzy mają zasobów mniej, trafiają do szkół gorszych, no to jest po prostu jakoś tam nie fair. To jest też niedobry pomysł pragmatycznie bardzo, dlatego że po prostu ci ludzie się ze sobą potem nie znają, to znaczy nie są ze sobą oswojeni. Ja mam doświadczenia takie w mojej pracy, kiedy, zresztą też o nich pisałem, kiedy grupa uczniów i uczennic z mojej szkoły z jakichś powodów lądowała nagle w szkole publicznej, mało tego było to technikum samochodowe. I jakby skala jakiegoś takiego przerażenia po obu stronach i zaskoczenia tym poziomem inności, tak, który się wyraża w sposobie, w jaki się ubieramy, zachowujemy, komunikujemy ze sobą, no właściwie w ciągu naprawdę ułamków sekund doprowadził do jakiejś takiej reakcji właśnie lękowo-agresywnej. Nie? I to dało mi do myślenia, bo to pokazało, że, jakby, że żadna z tych grup, ani ci chłopcy i te dziewczyny, którzy tam byli u siebie, ani ta grupa niewielka moich uczniów i uczennic, którzy tam trafili na turniej debat, jakby nie miała okazji wcześniej specjalnie jakby ze sobą tak mieć kontaktu takiego, żeby jakoś ze sobą się oswoić. Taka była, można oczywiście przepinać z różnych powodów takie tradycyjne szkoły publiczne. Ja byłem w podstawówce, która była jak najbardziej tradycyjna, w sensie relacji uczniowsko-nauczycielskich, w sensie, nie wiem, podejścia do sposobu nauczania i tak dalej. Natomiast tym, co na pewno mimowolnie mi zostawiła i co sobie jakoś tam cenię do dzisiaj, to, że faktycznie były tam, w mojej klasie były osoby z bardzo różnych miejsc pochodzące. I nawet jeśli dzisiaj nie mamy ze sobą wiele wspólnego, no to mam takie poczucie, że jeżeli się spotkamy, albo jeżeli spotkamy się jakby, czy spotkamy się jakby z osobami o podobnym zapleczu, to nie będzie kłopotem dużym, żeby jakoś nawiązać nawet prosty kontakt i rozmowę. Tak? To jest, znamy się, oswoiliśmy się ze sobą trochę. Więc jakby to jest taka duża też odpowiedź na twoje pytanie o to, dlaczego nam powinno zależeć na tym, żeby ludzie z różnych klas społecznych się mieszali, jest taka, że to po prostu ma szansę powstrzymać jakąś taką, wydaje mi się, rosnącą agresję, nie? Spowodowaną właśnie jakby widzialnymi różnicami w poziomie życia, a zarazem brakiem doświadczenia w kontaktowaniu się ze sobą i w rozwiązywaniu konfliktów w inny sposób. Więc po prostu potrzebujemy nie tylko z powodów, myślę, etycznych, ale też czy wychowawczych, ale też z powodów pragmatycznych. Też nie jestem pewny, wydaje mi się, że trzeba od tych pierwszych zacząć. To po prostu nie jest okej, jeżeli selekcja następuje tak szybko, że właściwie karty są rozdane od momentu urodzenia. Tak jakby i tylko opowiadamy sobie historię cudownych dzieci, tak, które dokonały niezwykłego awansu klasowego i one mają zazwyczaj dowodzić, że istnieje taka możliwość i jak
jak dowodzi z kolei profesor Tomasz Szkudlarek, taki filozof wychowania ekspert edukacyjny, no te mity są tym silniejsze, im słabsza jest praktyczna możliwość awansu. Więc jakby im częściej powtarzamy sobie mit od Pucubuta do milionera, tym bardziej to znaczy, że to jest bardzo, bardzo nieoczywista droga. A druga część twojego pytania to w ogóle pytanie o to, jak te klasy społeczne się manifestują w szkole, jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak, to znaczy z tego, co zrozumiałam do tej pory, co tłumaczyłeś, że uczniowie w szkołach prywatnych versus uczniowie w szkołach publicznych, że to są dwa różne światy, że ci uczniowie są w dwóch różnych takich bańkach i po prostu nie mają ze sobą żadnych interakcji. To jest trochę bardziej skomplikowane oczywiście. Na potrzeby takich stworzenia typów idealnych możemy mówić o tym, że są szkoły społeczne, szkoły prywatne i szkoły państwowe i że nie ma tam interakcji. To jest trochę inaczej, dlatego że tak naprawdę dobre szkoły państwowe, to znaczy te dobre w cudzysłowie, no bo pytanie, co bierzemy pod uwagę, mierząc ich jakość, ale te, które znamy z czołowych rankingów, to są szkoły, które też stosują bardzo zaawansowane narzędzia selekcyjne. Prawda? To, żeby dostać się do dobrej szkoły z czołówki rankingu, trzeba po prostu bardzo dobrze wypaść na końcu poprzedniego etapu edukacyjnego. A to też jakby, czy wypadamy w szkole lepiej czy gorzej, zależy w dużej mierze od zasobów, którymi dysponują się rodzice. Tak? To czy mają zasoby na przykład, żebyśmy uczyli się języków obcych niezależnie od szkoły, tak, czy mają środki, które mogą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe dla nas, na korepetycje i tak dalej, cały ten taki prywatny, wolny rynek edukacyjny. I wreszcie nawet na to, jakby, czy w ogóle w naszych domach uważa się, że edukacja jest wartością, bo to też jest zupełnie oczywiste. To znaczy przekonanie, że szkoła jest takim miejscem, które warto się angażować, a edukacja jakby jest cenna, jest też elementem tego, co nazywam kapitałem kulturowym, prawda? To czy ktoś opowiadał mi ostatnio o jednej zmiennej, gdzie udało się znaleźć jakby silną korelację z wynikami egzaminów gimnazjalnych już nieistniejącymi. To bynajmniej nie wiem, nie jest po prostu zamożność rodziców na przykład, ale tą zmienną, która najsilniej koreluje z wynikami egzaminów, jest liczba książek w domach. Prawda? Czyli to, czy w ogóle. Czyli generalnie odsyła do tego wszystkiego, co nazywamy kapitałem kulturowym. Tak? Czy jak traktowana jest wiedza, jakie nawyki wynosimy z domu, sposoby komunikacji, jakie wartości i tak dalej. Więc w tym sensie możemy mówić ten pejzaż jest bardzo zróżnicowany. To nie jest tak, że mamy szkoły, za które się płaci, za które się nie płaci, bo możemy sobie wybrać szkołę, za którą się dużo płaci, ale która jakby nie dokonuje innej selekcji. To znaczy, jak cię stać, to po prostu tam idziesz. I to może, to oznacza, oczywiście często bardzo te kapitały są powiązane i jak ktoś ma dużo pieniędzy, jest jakaś pewnie szansa większa na to także, że kapitał kulturowy może być wyższy, ale nie musi. A są szkoły publiczne, które nie pobierają pieniędzy formalnie za kształcenie, ale które stosują selekcję i tak naprawdę te grupy już się bardzo mieszają. Na przykład uczniowie mojej szkoły i uczennice, wiem, że mają dużo kontaktu jakby z uczniami elitarnych szkół warszawskich. Znaczy jakby to jest, tam ta różnica jakby jest w zasadzie pomijalna. Odsłuch społeczny. Czyli rolę również dużą odgrywają rodzice uczniów. No pewnie, czy rolę... Tak, czy jakby zanim idziemy do szkoły i następuje to, co nazywamy socjalizacją wtórną, no następuje coś wcześniejszego, co jest socjalizacją pierwotną w rodzinie. Duża część naszych aspiracji, wartości pochodzi właśnie z jakby tak naszych relacji rodzinnych. Nie chodzi tylko o to, że uczniowie jakby tak powielają kariery swoich rodziców, choć oczywiście także, ale chodzi o to także, że po prostu... No to w domach, w relacjach z rodzicami trochę nabieramy przekonania o tym, że coś jest wartościowe i że coś dobrze jest robić, a coś robić jest niedobrze. Nabieramy jakichś wzorców i antywzorców. I w tym sensie oczywiście to jakby kim są nasi rodzice i jak nasze relacje z nimi wyglądają ma ogromne znaczenie przy definiowaniu naszych oczekiwań i wyobrażeń. Pewnie. A oprócz tego oczywiście mamy jakby drugi temat, czyli kwestię bieżącego i praktycznego zaangażowania rodziców. Pytałaś wcześniej o to, czy rodzice w naszej szkole, tak, czy w ogóle w szkołach społecznych angażują się bardziej. No, w ogóle myślę sobie, że rodzice o wyższym kapitale kulturowym, a w szkołach społecznych pewnie w takiej jak moja, statystycznie ten kapitał kulturowy jest wyższy rodziców, no to w takich szkołach
oczywiście rodzice też będą bardziej zaangażowani w życie szkolne uczniów i uczennic, bo wierzą, że to jest coś wartościowego i sensownego. Tak będą częściej spotykali się z nauczycielami, będą wyraźniej komunikować mi swoje oczekiwania, będą bardziej interesować się tak zwanymi postępami, tak, swoich dzieci. Więc jakby to, jakby już samo to, prawda, też zmienia sytuację edukacyjną takiego dziecka. W ramach anegdoty, to jest właśnie na prawach anegdoty tylko, tak mogę opowiedzieć. Mój kolega, który też jest nauczycielem, opowiedział mi taką historię o jednym ze swoich też znajomych z pracy, nauczycieli, który przepracował sporo lat gdzieś na ścianie wschodniej, na Podlasiu, w jakiejś szkole lokalnej, niemiejskiej. I historia była taka, że wezwał rodziców jednego ze swoich uczniów, uczył francuskiego. Wezwał po to, żeby rozmawiać o sytuacji, tak, czy o braku postępów, tak, czy jakiejś trudnej sytuacji szkolnej ich syna. I tak samo jak wiem, że gdybym ja wezwał rodziców któregoś ucznia, to prawie na pewno ta rozmowa zaczęłaby się od tego, co możemy zrobić, żeby jemu lepiej szło, tak? Jak możemy zainwestować, na co możemy się mówić, co pan może zrobić więcej, nie? A tam reakcja rodziców była pierwsza, taka na cholerę mu francuski, on za 2 lata przejmuje gospodarstwo. Więc jakby to jest też coś, co istotnie, prawda, zmienia sytuację szkolną dziecka, to czy jego rodzice uważają, że szkoła jest miejscem jakoś tam ważnym, od którego wiele zależy. Mhm. Tam jeszcze wspominałeś wcześniej o czymś takim jak rankingi szkół. I coraz częściej słyszy się głosy, że jest to coś wręcz szkodliwego, że one są nie dość, że właśnie nieadekwatne do rzeczywistości, o ile nawet mogą być wręcz szkodliwe. Dlaczego? No, to jest straszne, to jest koszmar, który dobra, to może powiem, dlaczego to jest koszmar. To jest koszmar dlatego, że warto wczytać się w metodologię tych rankingów, jak one są robione, bo nawet to są dwa tematy. Jeden jest taki, czy rankingi w ogóle tak, czy nie, a drugi, jeżeli mamy rankingi, to jakie rankingi? Zaczynając od tego drugiego tematu, no to jak spojrzycie sobie w metodologię rankingu perspektyw, który jest jakby tym rankingiem od lat ponad 20, chyba 30 po prostu już w tej chwili, który jakoś tam definiuje miejsce szkół na rynku edukacyjnym. To jest ten ranking, który też moi rodzice mi pokazywali, kiedy ja zdawałem do liceum w roku 2000. I no właśnie, jakby to już wtedy było wiadomo, że trzeba sięgać o perspektywy. Dzisiaj sytuacja się nie zmieniła, nie ma alternatywy specjalnie dla tego rankingu. No to metodologia tego rankingu jest taka, że bierze się pod uwagę dwie zmienne. To znaczy bierze się pod uwagę wyniki matury w danej szkole i bierze się pod uwagę olimpiady. I teraz jakby jak pokazałem to moim uczniom i uczennicom na zajęciach, na których właśnie zajmujemy się trochę tym, jak się konstruuje. Może tak, to zajęcia trochę o tym, jak, skąd wiemy to, co wiemy. Ale właśnie jakoś tam część tych zajęć spokojnie można przegadać na temat modeli takich właśnie jak ranking edukacyjny. No to jakby oni byli dość zaskoczeni, no bo to jest niesamowite ubóstwo, prawda? Jeżeli bierzemy pod uwagę te dwie zmienne, bo to właściwie oznacza? Oznacza, że interesuje nas najbardziej to, jaki jest wynik na wyjściu, ucznia na wyjściu z danej szkoły. Prawda? Skoro bierze pod uwagę wyniki matury, no to interesuje nas to, żeby na końcu uczniowie i uczennice wykręcili najwyższe możliwe wyniki i oczywiście przy okazji, żeby brali udział w olimpiadach z sukcesami. To znaczy, efekt jest bardzo prosty. Opłaca się brać mieć najlepszy nabór. Im lepszy nabór mamy na starcie, tym mniej trzeba włożyć pracy w to, żeby ci uczniowie i uczennice byli dobrzy na wyjściu. I tak to wygląda w praktyce. To znaczy szkoły walczą o to, żeby mieć jak najlepsze nabory, bo to gwarantuje reprodukcję pozycji w rankingu. Znaczy, to jest taki czysty fetyszyzm. Znaczy ranking jakby sam się fetyszyzuje w takim sensie, że jeżeli mamy wysoką pozycję w rankingu, to jest duża szansa, że ją utrzymamy, dlatego że będziemy mieli dobry nabór dzięki tej pozycji w rankingu, a ten nabór pozwoli nam potem odtworzyć tę samą pozycję za parę lat. I to jest jakby to jest jakaś groza. Natomiast drugie pytanie jest takie, po co w ogóle nam rankingi? To znaczy jakby możemy sobie wybrać sensowniejsze rankingi niż ten, który mamy. Skonstruowany przy użyciu bardziej wyrafinowanej metodologii. Takim rankingiem był na przykład ranking edukacyjnej wartości dodanej tak zwanej. Czyli staraliśmy się sprawdzić, innymi słowy, poziom naszych uczniów i uczennic na wejściu i porównać go z poziomem na wyjściu i zobaczyć jakby ile udało im się dzięki szkole tak, o ile udało im się uzyskać. To tak, o ile szkoła podniosła, czy w czasie szkoły może bardziej, nie ile szkoła podniosła, a ile przez te kilka lat, jak się rozwinęli.
jest szansa, że dzięki temu zobaczymy, że szkoła, która na przykład jest w rankingu zupełnie obecnym przeciętna, gdzieś jest w połowie tabeli, mimo wszystko pomaga najbardziej, no bo uczniowie i uczennicy robią największe postępy. To oczywiście też jest kłopotliwe, no bo postępów nie robimy tylko w szkole i na wyniki szkół dzisiaj tych najlepszych pracuje cała armia prywatnych korepetytorów, którzy, prawda, gdzieś tam to nie jest nigdzie w rankingu widoczne, ale przecież jakby to oni ciągną gdzieś tam te wyniki w górę i w tym sensie jakby ten rynek jest też w dużym stopniu edukacyjnie sprywatyzowany, no bo też na to musi być nas, na to musi, nas jako rodziców potencjalnych musi być nas na to stać. I można sobie wyobrazić system, w którym te korepetycje jakby nie są taką plagą, jaką są w Polsce. Tak Finlandia jest takim krajem, którą posługuje się Finlandią też, żeby to wyjaśnić, bo ona często jako ten mit funkcjonuje jako takim systemem, który jako tako znam z czytania o nim i bywania na miejscu. No i to jest rzeczywiście jakby państwo, w którym ten rynek korepetycji jest bardzo ograniczony, na przykład przez to, że szkoły mają obowiązek prowadzić dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów i uczennic, jeżeli tego potrzebują. Czyli jakby jest, w samej szkole jest miejsce na to, żeby uzupełniać wiedzę i umiejętności, a nie poza szkołą. Natomiast wracając jakby do tego dużego pytania, no to po co nam w ogóle te rankingi? Czy właściwie po co mamy wiedzieć, że szkoła, jak to znowu cytując profesora Szkudlarka, w miejscowości A tak wypracowuje 73% wartości szkoły z miejscowości B? Znaczy komu to ostatecznie służy, tak szczerze? Oprócz tego, że wiadomo w jakim sensie służy rodzicom i uczniom, jeżeli myślimy sobie właśnie o edukacji jako o rynku, bo oni mogą dzięki temu wybierać miejsce, gdzie dzieci trafiają z największymi korzyściami dla siebie, ale czy służy to nam jako społeczeństwu, że szkoły konkurują między sobą w ramach tego samego systemu, szkoły mają konkurować między sobą o uczniów i uczennice, no to jakby nie rozumiem, w jaki sposób to jest wartościowe z punktu widzenia samego systemu edukacji i nas jako społeczeństwa. Mhm. Istnieją opinie, że polski system ocen zachęca do rywalizacji, ale niekoniecznie on pokazuje rozwój ucznia. I jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Tu znowu powiedziałem, że zależy w tym sensie, że zależy jaki zrobimy użytek z narzędzi, które mamy. Nie chciałbym chyba wszystkich, mam tendencję do systemowego tłumaczenia różnych problemów. Pewnie nie wszystko można i trzeba na system przerzucać. W ramach systemu, który mamy, możemy jako nauczyciele na przykład posługiwać się tak zwaną oceną opisową, możemy wprowadzać cały zestaw narzędzi związanych z nauczaniem kształtującym, gdzie też ten komunikat zwrotny jest kluczowy, czyli właśnie ocena, która opiera się na informacji o tym, w czym sobie dobrze radzisz, w czym radzisz sobie gorzej, co możesz zrobić, żeby to poprawić. Jakie są dalsze kierunki twojego rozwoju. Nie? To taka ocena właśnie, powiedzmy, która nie przypomina w żaden sposób stopnia, czy procentu, czy punktu. No ale to jest jedna sprawa, że możemy to robić i pewnie moglibyśmy robić tego więcej, co też jakby w tym sensie związane z twoim pytaniem o konkurencję między uczniami, no że ocena znowu stanowi rodzaj fetyszu, prawda? To znaczy jest bardzo łatwo porównywalnym, niezależnie od tego, czy dobrym, czy złym, to bardzo łatwo porównywalnym miernikiem jakiegoś naszego tak zwanego sukcesu edukacyjnego. I dzieciaki bardzo szybko się uczą, żeby patrzeć, oczywiście nawet jeżeli patrzą też jakby na postępy, na wiedzę, cieszą się tym procesem uczenia się, to jakby są zakładnikami tych ocen w bardzo dużym, tak samo jak szkoły są zakładnikami rankingów w dużym stopniu, bo teraz chciałem, żeby było jasne też powiedzieć, że to nie jest tak teraz, że łatwo z tego systemu wyjść. No bo co by to znaczyło dla dyrektora szkoły? Powiedzieć sobie, że on od tej pory chrzani rankingi. To jest no, duże ryzyko, bo jakby wszyscy inni grają w tę grę. Więc to jest taka fikcja, którą wspólnie podtrzymujemy. Rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie. Z ocenami jest tak, że znowu stajemy się ich zakładnikami, no bo ostatecznie to one decydują o tym, czy to jest czwórka, czy piątka, gdzie wylądujemy. Co więcej, ponieważ mamy wolny rynek, tak jakby walczymy o miejsce w najlepszych szkołach, no to siłą rzeczy to nas spycha w sytuację antagonizmu między uczniami. Tak? Znaczy ta sytuacja ostatecznie jest konkurencyjna. Jeżeli konkurują, to w jakimś sensie mają rację, dlatego że ten cały system jest tak skonstruowany, że konkurować powinni. Tak? No bo nie wszyscy mogą dostać się do danej szkoły, tak? Z czołówki rankingu na przykład.
więc czy z tym bym się zgodził, nie? Jakby, że system skonstruowany tak, jak mamy go skonstruowanego w tej chwili, skłania na pewno raczej do konkurencji niż do współpracy. No także na tym poziomie, że no, ostatecznie współpraca nie jest, mówimy dużo o tym, że jest ważna, też teraz taki dyskurs jest silny, rynkopracowy, że dzisiaj pracodawcy potrzebują miękkich kompetencji. Ja mam duży dystans do tego, że w ogóle szkoła zastanawiała się nad tym, czy mówią pracodawcy. I nie jest naprawdę główną rolą szkoły przygotować dzieciaki do zajęcia miejsc na rynku pracy. Ale no, co z tego, skoro na żadnym właściwie etapie kształcenia te umiejętności związane ze współpracą jakby nie mają bezpośredniego przełożenia na naszą. Tak piszemy na koniec jakiś rodzaj egzaminu testowego. On jest też bardziej w ostatnich latach po kolejnej reformie bardziej wiedzowy znowu niż kompetencyjny. Albo sprawdza, może inaczej, sprawdza kompetencje, powiedziałem, prostsze, a nie te bardziej złożone, związane z analizą, porównaniem, wyciąganiem wniosków. No więc w tym sensie tak, dzieciaki konkurują i nie, to nie jest przypadkowe. Jakby na pewno nie one są osobami, które należy jakby winić za to, że ta konkurencja panuje, nie? W szkole. Mhm, bo wspominałeś wcześniej o Finlandii jako tym już teraz praktycznie mitycznym, cudownym kraju, gdzie właśnie jest dużo takich rozwiązań, które należałoby naśladować. I czy są one możliwe do zrealizowania w polskich realiach, w polskiej rzeczywistości? Na przykład rozwiązania, które skupiałyby się bardziej na współpracy między uczniami, a nie rywalizacji? Pewnie tak. Chociaż zawsze trzeba uważać właśnie z takim mówieniem o przeszczepianiu jakichś narzędzi z systemu na system. Bo to, że w Finlandii system edukacji funkcjonuje inaczej, inna jest rola nauczyciela, inne jest doświadczenie edukacyjne ucznia, no nie wynika tylko z tego, jak wygląda tamtejsza ustawa o systemie edukacji, tylko także z tego, jak wygląda fińskie społeczeństwo. I bardzo trudno sobie wyobrazić tak powielenie tego sukcesu, jeżeli nie dysponujemy na przykład fińskim kapitałem społecznym, prawda? Albo poziomem zaufania społecznego. Albo jeżeli nie jest funkcjonujemy w jakiejś formie państwa dobrobytu. To znaczy tamten system jest bardzo silnie osadzony też jakby w kulturze i w takich warunkach socjoekonomicznych. Więc jakby to takie zastrzeżenie, rozumiem, że trochę smutne, ale jakby bardzo trzeba uważać z mówieniem o kopiowaniu jakichś rozwiązań z zagranicy, bo one nie są gotowcami, nie, do zaszczepienia na innym gruncie. Natomiast na pewno są takie rzeczy, które moglibyśmy robić, żeby zmieniać atmosferę panującą w polskich szkołach. I na pewno Finlandia mogła być jednym z krajów, które stanowią źródło inspiracji dla takich zmian. To mogłoby być źródło inspiracji dla zmiany naszego myślenia o tym, kim jest nauczyciel na przykład. To mogłoby być źródłem inspiracji do zmiany naszego myślenia o inkluzji w szkole, to znaczy o tym, dla kogo szkoła jest, dla kogo nie jest miejscem. Tu mam na myśli przede wszystkim jakby to otwartość fińskiej szkoły na dzieciaki o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oni stawiają, tak samo jak większość systemów edukacji oparta jest na tym, żeby na jakiejś takiej zasadzie dość odraczania interwencji. Jakby dopóki nie jest bardzo źle, to jest okej. Tak jakby fińska szkoła bardzo wcześnie interweniuje w bardzo wielu przypadkach i to z czasem jakby te potrzeby interwencji zmniejsza. Tam się jakby uczniowie i uczennice tak mogą być na różnych poziomach wskazani jako osoby potrzebujące specjalnego wsparcia i tak długo jak się da, to wsparcie jest udzielane przez szkołę. To znaczy, a nie na przykład, nie wiem, przez jakieś inne ośrodki wychowawcze, przez szkoły specjalne. Ci ludzie później, tak mówiła mi ekspertka z Finlandii, oni potem będą żyli w tym samym społeczeństwie, co wszyscy pozostali, więc jakby izolowanie ich z tego społeczeństwa na czas edukacji szkolnej jest bardzo złym pomysłem. No bo jeżeli to jest dobrze opłacany, czy przynajmniej średnia krajowa w Finlandii jest wysoka, więc dobrze opłacany ekspert czy ekspertka z doświadczeniem, z wykształceniem wieloletnim, tak? No znowu to nie jest kurs, tylko to są studia nauczycielskie w przypadku nauczycieli podstawówek.
pięcioletnie studia specjalne nauczycieli, nie, jakby nie biologia plus kurs, tylko studia dla nauczycieli biologii. To jest co innego, więc jakby te osoby mają też ten prestiż nauczyciela i zaufanie, które mają do niego rodzice, związane też z tym, że po prostu jest fachowcem. No ale znowu trudno to osiągnąć, jeżeli nauczyciel opłaca się bardzo źle, tak? To trudno w tym momencie oczekiwać, że oni będą chcieli jakoś się bardziej angażować. Więc to są takie dwa przykładowe narzędzia. Trzecim są te korepetycje, o których wspomniałem, prawda? Które wcale nie trzeba wzmacniać tego rynku, skoro można wymyślić, jak zaspokoić potrzeby edukacyjne w samych szkołach. Jest to bardziej chyba objaw niż narzędzie, tak? Ale to, że rankingi, które tam jakoś tam istnieją, nie cieszą się zainteresowaniem. Po prostu dlatego, że znowu mówimy o dużo mniejszym kraju, prawda? Więc prawdopodobnie reformowanie systemu edukacji jest tam łatwiejsze niż w Polsce. Im zajęło 30 lat. No ale właśnie byli w tym spójni, to znaczy rządy się zmieniały, a reforma postępowała dalej tymi samymi torami. Nie da się reformować szkoły, jeżeli mamy co 4 lata zupełnie, co 8 lat wywrócić do góry nogami nasze myślenie o niej. Nie da się reformować szkoły, jeżeli tworzymy gimnazja, co jest dobrym albo złym pomysłem, inna dyskusja, tylko po to, żeby kilkanaście lat później je zamknąć. Więc to jest kolejna tak rzecz, czyli myślenie o szkole jako ten ciągłym procesie, który wymaga odpowiedzialności, nie jest kwestią partyjnych targów, tak? Na sam koniec chciałabym się zapytać, czy jeżeli w szkole spotykają się ze sobą, mają kontakt dzieci o różnym kapitale kulturowym, czy to będzie zawsze kończyło się takim równaniem w dół? I czym w ogóle jest peer learning? Okej, okay. to jest pytanie, na które mogę spojrzeć trochę odpowiedzieć, bardziej zarysować odpowiedź, bo tak naprawdę na to są dane i warto gadać z ludźmi, którzy te dane dobrze znają. Rzeczywiście pokutuje taki mit wśród wszystkich, to jest bardzo zgodna opinia nauczycieli, uczniów i rodziców, że należy poziomować grupy w szkołach. Już nawet nie chodzi o sam kapitał kulturowy, prawda, ale chodzi o to, że należy dzielić grupy według umiejętności. Czy tworzyć klasy lepsze i gorsze, albo tworzyć grupy wysokie i niskie, rozszerzone i podstawowe i tak dalej. Po prostu dlatego, że jeżeli nie będziemy tego robić, mówi ten jakby to przekonanie, no to skończy się, jak powiedziałaś, równaniem w dół. Tak? No bo nauczyciel gdzieś tam będzie adresował, czy będzie równał poziom do tego, gdzie są i co mogą osiągnąć najsłabsi uczniowie z danej grupy. Po pierwsze, o ile mi wiadomo, jakby żadne badania tego nie potwierdzają. Od kiedy się bada ten temat, chyba od lat 70., ale to właśnie jest pytanie to raczej z Przemkiem Sadurą trzeba wygadać niż ze mną, to te badania konsekwentnie wykazują, że na takim namieszaniu dzieciaków o różnym poziomie i różnym potencjale w grupach korzystają na pewno bardzo mocno najsłabsi oczywiście. Również dlatego, że właśnie mówimy o peer learningu, czy uczeniu się, cała masa uczenia się w klasie nie zachodzi wcale w procesie przekazu wiedzy od nauczyciela, tak, do uczniów czy uczennic, tylko dokonuje się pomiędzy uczniami i uczennicami. Więc fakt, że obok są ludzie o większych umiejętnościach z danego przedmiotu, no po prostu sprzyja temu, żeby ci słabsi się rozwijali. Ale nie wynika też z tych badań, żeby ci najlepsi mieli coś tracić. Tracą nic albo bardzo niewiele. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że nie odpadliście. Odsłuch społeczny.